Cześć, czołem, witajcie. Z tej strony Yamadeus i witam was w kolejnym odcinku Minetown, czyli budowy swojego własnego miasta w trybie survival w Minecrafcie. Witam was po bardzo długiej przerwie, długiej, bardzo długiej, bo ponad pół roku od ostatniego, piątego odcinka, w którym wam pokazywałem tawerny, tyle czasu minęło, więc trochę czasu. Co przez ten czas robiłem? No cóż, leniłem się. Oprócz tego miałem także jakieś inne rzeczy do roboty, nie tylko związane tutaj z graniem i tak dalej, ale także ostatnimi czasy trochę więcej gram w Counter-Strike'a Global Offensive i jakoś tak wyszło, że jak włączam komputer, to automatycznie pierwszą rzeczą, którą robię, to jest odpalenie Steama i włączenie CS-a. No ale mniejsza z tym. W każdym razie chciałbym was jeszcze powitać w tym nowy roku, bo to jest pierwsze nagranie, które opublikuję w 2015 roku. Lepiej późno niż wcale. Cześć! Dobrze. Ale skoro wstał dzionek... Tak, wstał dzionek. Przy okazji może bym tak zmienił sobie w opcjach. Far. Dobra. Ja taki mogę zmienić. Powinno być git. Mam nadzieję, że nie będzie to jakieś zbyt odczuwalne. No i dobrze. W dzisiejszym odcinku mam wam do pokazania parę rzeczy. Parę, dokładniej jedną główną rzecz, nad którą trudziłem się dość długi czas. No i oczywiście parę pomniejszych, czyli ewentualne dobudowane domy do całego miasta, żeby to pokazywało, że to miasteczko się dalej rozrasta i jest go coraz więcej. Oprócz tego wyszedłem trochę innego założenia i zrobiłem trochę inny projekt domu. Nie wiem do końca jak wy go ocenicie, więc bardzo bym prosił was o komentarze pod spodem, pod tym filmem, żebym miał jakąkolwiek pewność, czy zmierzam w dobrym kierunku i czy w ogóle dalej się starać z tworzeniem tego miasta, bo naprawdę mimo spędzam czas przy budowaniu jego, chociaż jest to niemiłosierne straszliwie, że muszę najpierw iść w jedno miejsce, żeby pozbierać wszystkie rzeczy, wszystkie materiały potrzebne mi do budowy tego i o, już coś widać, tylko jestem się nie załadowała, no niestety musi się wyregulować troszeczkę. Może jak się załaduje, to będzie ok. Jeszcze tak blisko. A co jest tematem dzisiejszego odcinka? O Boże, proszę tylko niech się to załaduje, wyjdzie straszne. Tematem dzisiejszego odcinka jest oczywiście zamek. W końcu. Skoro to miało być miasto stworzone takie na pierwowzór średniowieczny, starożytny, takie bardziej z zamierzchłych czasów i tak dalej, to jak wiadomo, przy każdym większym mieście powinien się znajdować zamek. Zamek, który tego miasta chroni, jakieś mury miejskie czy coś, ze względu na to, że to miasto znajduje się na takim jakby cyplu, otoczonym dookoła wodą. Więc pomyślałem, kurde, od strony północnej tylko jakby nie ma żadnej ochrony, oprócz tych takiego wzniesienia naturalnego, co tutaj się wygenerowało. I uznałem, że na tym wzniesieniu postawię zamek i oto on jest. Jest tak, coś w rodzaju takich wielkich murów, fortyfikacji takiej, która ma chronić miasto od strony północy. Nie wiem dlaczego od strony północy, może dlatego, że stamtąd najczęściej przybywają barbarzyńskie plemiona. Ale raczej nie, tu chodziło bardziej o to, że po prostu tylko od tej strony miasto nie było tak w 100% zabezpieczone. Tutaj jest oczywiście wejście takie główne przez górę przechodzące, które już pewnie widzieliście. Jest jeszcze drugie od tej strony. Oczywiście tutaj jakby
zamek wyższy jest, tu jest zamek niższy i tam był jeszcze taki mur wychodzący bardziej w stronę wody. Przejdziemy się tędy. Przy okazji pokażę wam jeden z nowych budynków, który zbudowałem. I gdzie to jest? Sam nawet nie mam pewności do końca co do jego przeznaczenia. I nie jestem pewien, co się w nim znajduje. Chciałem po prostu spróbować zbudować... tutaj klocka jednego... Tak, takie niedociągnięcie, a to musi boleć, jak się na to patrzy. Straszne. Próbowałem stworzyć coś innego, jeżeli chodzi o wzgląd architektoniczny. Bo wszystkie te domki mieszkalne wyglądają w sumie tak samo. Jedyne rzeczy, które się tu wyróżniają, to jest ratusz i... Ratusz, młyn, magazyn i tawerna. A tak to wszystkie domki w sumie są kropka w kropkę takie same i wszystko można by powiedzieć, że copy w clay. Od środka jak on wygląda? No wygląda w ten sposób. Oczywiście te domki są puste, bo dalej nie mam jakby pomysłu, jak je wypełniać. To jest chyba moja największa bolączka, że nie umiem tego wypełnić od środka. Tutaj oczywiście jest jakby podstawa wieży, która wychodzi jakby z dachu. Tutaj jest no całkiem sporo miejsca, nie wiem co tak właściwie tutaj mogłoby być. Karczma już jedna jest, co nie oznacza, że nie mogłaby być druga gdzieś przy zamku. Więc zobaczyłoby się. Tutaj oczywiście takie przejście, gdzie można sobie... Taki tunel, gdzie można przejść do wyjścia drugiego z zamku. Ale na razie póki co przejdziemy sobie... Tutaj zamknę drzwi. Przejdziemy sobie jakby tutaj, od strony głównego wejścia. Tutaj jest oczywiście to całe przejście pod górą. I od tej strony jest możliwym dostanie się na zamek. Na zamek średni, na którym oczywiście jest dużo, dużo miejsca. Tylko oczywiście to miejsce jest niezapełnione. No, oczywiście mogę z powrotem przywołać jakby to, że nie mam pomysłu jakby na wypełnienie tego. To znaczy, jest pomysł, tylko dalej nie wiem jak tutaj z wykonaniem będzie. Ale przynajmniej widok z wież jest w miarę okej. Można zobaczyć przynajmniej najbliższą okolicę. Co tutaj się znajduje. Chociaż od tej strony... A nie. Muszę wejść na drugą wieżę. Przepraszam was bardzo. Dobra. I stąd powinno... O właśnie. Stąd widać od razu to miasteczko całe. Jest oczywiście tawerna, jest tutaj ten nowy budynek, tutaj jest magazyn, stąd nawet młyn widać i okoliczne domki znajdujące się na bagnach. A także widać stąd jeszcze jeden budynek nowy dobudowany. To jest właśnie ten budynek jakby w innym stylu troszeczkę architektonicznym. Oprócz tego tutaj, zaraz do niego podejdziemy. Tylko chciałem wam jeszcze pokazać dokładnie, co znajduje się jeszcze tutaj na zamku. Tutaj oczywiście od tej strony trochę to takie nieprzemyślane. Można w sumie wypaść. A z tej strony są dopiero mury. Dlatego jeszcze nie wiem, czy od tej strony też zrobię jakiś murek, żeby przynajmniej nie było takiej sytuacji, że się wypadnie i jeden ze strażników się zabije. Tutaj tak jakby na promenadzie zrobiłem coś w stylu takiego przejścia, że można było sobie przejść promenadą wzdłuż tego muru, który jest wzmocnieniem jakby linii brzegowej od strony miasta. Są nawet schodki. Ja się zastanawiałem, co zrobić z tą ścieżką tutaj, wychodzącą jakby na rzekę. I uznałem, że nie chce mi się nad tym jakoś dłużej głowić, więc zrobiłem taką jakby... Zrobiłem schodki chodzące na promenadę i tutaj po prostu takie przejście, żeby można było sobie przejść dla ludzi, żeby mogli się przespacerować czy coś tam. No akurat nie było głupie, mnie się nawet bardzo spodobało. Powiem nawet, że wzbogaciło to trochę, jeżeli chodzi o wygląd tego miejsca, miasta i tak dalej. A na pewno przyda się tutaj sporo tego typu rzeczy. No tutaj oczywiście jest sporo dalej terenu,
co na nim powstanie, to jeszcze nie wiem. Sam w ogóle zacząłem się ostatnio zastanawiać nad tym, czy jeżeli to miasteczko skończę w tych 9-10 odcinkach, bo takie miałem założenie, to czy dalej nagrywać tą serię, bo mam jakby miejsce na stworzenie drugiego miasta i to drugie miasto miałoby być już troszeczkę inne. Ale nie wiem. Nie wiem, nad tym się jeszcze zastanawiam. Mam nadzieję, że do tego momentu dotrwam. A tutaj mamy przejście górą nad tym miejscem, gdzie znajduje się to drugie wejście do miasta. I tutaj wchodzimy jakby na zamek wyższy. Znaczy, on się znajduje na tym samym poziomie, co zamek niższy, czy taki przedsionek, można powiedzieć. Tutaj też jest duży plac. Plac, który jest niezagospodarowany. Samemu jeszcze zastanawiam się, co na nim wybudować. Tutaj oczywiście miał stać jakiś dom dla wyżej szlachetniej urodzonych ludzi, czy też króla, czy ewentualnie jakiejś szlachty, która mogłaby się tu schronić. Ale na razie póki co zrezygnowałem z tego pomysłu, bo trochę mało miejsca by było, żeby tutaj chodzić i tak dalej, więc jeszcze się zastanowię, co tutaj buduję. Tutaj jest oczywiście zejście podziemne, jakby wnętrza góry, czy też zamku, na który się znajduje. Co tutaj wybudowałem? Tutaj wybudowałem coś w rodzaju lochów. Tylko te lochy jeszcze... No cóż... Sporo mi czasu zajmuje w ogóle stworzenie tego wszystkiego i... Ciężko mi jest straszliwie tutaj z tym, żeby to wypełnić. Co chwila zajmuję się jakimś innym pomysłem, który mi wpada do głowy. Bo to jest tak, że jak na coś wpadnę, to tak myślę sobie, kurde, no trzeba to teraz zacząć robić, bo potem zapomnę o tym. Taki gapa jestem, że zapominam o tym, co wcześniej zacząłem robić. Tutaj także są kolejne jakby cele, gdzie można przetrzymywać więźniów i innych jeńców politycznych, czy też wojennych. Tutaj jest zejście jakby głębiej i dochodzimy do miejsca, w którym znajduje się coś w rodzaju takiej przystani. Tutaj można oczywiście przepłynąć pod kratami jednymi. Tutaj drugie są akurat wsunięte do góry. O, zapadł nas zmrok. Ha, trochę niemiło. No trudno. Trochę się za bardzo rozgadałem. Tutaj jest takie wejście, wpłynięcie do zamku od strony jeziora. Bardzo mi się ten pomysł podobał. Chciałem coś takiego zrobić, bo często widziałem w jakichś starych filmach takich o średniowieczu, że zamki często miały... Zamki, które znajdowały się przy wodzie, jeziorze, czy jakiejś innej rzece, miały takie wpłynięcie, taki kanał, dzięki któremu można było wpłynąć do środka i znaleźć się na terenie całego zamku. Więc cóż, pomysł mi się spodobał, tylko wykonałem. Tak, i to jest zamek. Przejdźmy sobie rynkiem. Ratusz. Tam był koń. Tutaj ta uliczka. Przyciemna, klimatyczna. Bardzo mi się podoba. I tutaj dobudowałem ze dwa domki. Ale bardziej mi zależy na tym drugim, który jest tutaj. On już widać, że się różni od swoich poprzedniczek, jeżeli chodzi o budowę. Jest bardziej w takim stylu, powiedziałbym, pruskim. Jak takie stare niemieckie chałupy, można powiedzieć. Chociaż tu wszystkie te domy są coś w rodzaju takich starych niemieckich chałup, czy też takich starych chrześcijańskich domostw. Może coś takiego. Z takim charakterystycznym drewnianymi palami na krzyż ułożonymi i w ogóle, żeby to drewno było widać i tak dalej. Okej. Może wejdźmy do środka, zobaczmy, co jest w środku. Uwaga, zaskoczenie. Tu jest pusto. Tak, możecie mnie w sumie
oskarżyć o to, że nie wypełniam tych domów, że te wszystkie domostwa są skorupami tak właściwie i... Ale hej, ciężko mi jest tak właściwie pracować nad czymś, nad strony zewnętrznej, żeby jeszcze zebrać materiały i tak dalej, więc zanim zbiorę materiały, wymyślę ten projekt, zbuduję go, oczywiście będą jeszcze ze 2-3 poprawki, bo jak zwykle najpewniej z dachem coś nie wyjdzie albo z inną rzeczą, a tutaj jak się pomylisz w połowie, to nie ma tak, że jak na Creative sobie, a dobra, usunę wszystko ręką, to będzie minuta i po sprawie, tutaj no niestety zajmuje to trochę dłużej. I stąd się bierze ten cały czas stracony i dlatego to tak długo trwa, zanim zrobię na tyle dużo w tym mieście, zanim nakręcę kolejny odcinek do Minetownu. Tutaj oczywiście jest jeszcze taka wieża, tylko no na tą wieżę jakby nie można wejść, to po prostu taka... Zrobiłem ją, bo chciałem zrobić jakieś, żeby było charakterystycznie. Żeby to miasteczko nie było jakby tylko na jednym poziomie, żeby same dachy były i tak dalej. Tutaj oczywiście jest zejście jakby na poziom bagien. Tutaj już są bagna, tutaj jest ten drewniany most, którym można przejść na bagna i tutaj, o Jezu, ile kwiatów. Usuwałem tutaj w ogóle dużo kwiatów, przepraszam. Usuwałem tutaj tyle kwiatów, ile mogłem, ale i tak znałem, że dobra, niech to będzie jakoś tak ładniej, żeby te bagna wyglądały bardziej żywo i tak dalej. No niestety, no, wygląda to dalej tak, jak jest od tej strony, chociaż dalej nie ma tutaj za dużo jakiejś zieleni i tak dalej, więc efekt ponownego zalesienia bagna będzie dalej postępować w tą stronę i myślę, że na samym tutaj nabrzeżu, żeby od strony miasta to wyglądało jakoś tak bardziej realnie. Niestety ze względu na to, że jest ciemno, to nie wiem, czy za bardzo dobrze widać w ogóle ten cały domek. On stoi tak jakby na takim wielkim klocu, żeby widać było, że jest oddzielony od bagien, żeby tutaj się nie brudzić w tym wszystkim. No, szczerze powiem wam, że naprawdę jestem zadowolony z tego domku, bo on wyszedł inaczej niż wszystkie inne i pokazuje tutaj jakąś taką różnorodność w tym miasteczku i dlatego myślę, że będę się starać następne budowle ewentualnie robić już troszeczkę inne. Wiem, że to może zająć mi oczywiście trochę więcej czasu ze względu no, oczywiście na pozyskiwanie surowców i ewentualne próby nieudane przy budowie. No ale czego się nie robi, żeby po prostu spełnić swoich marzenia. Żeby spełniać swoje marzenia. Moim marzeniem oczywiście było stworzenie czegoś takiego. Stworzenie czegoś takiego na survivalu, no oczywiście jest jak dla mnie to dużym wyczynem. Może znajduję czas na to, cierpliwość i że w ogóle dalej mi się chce to robić, to dla mnie to jest niepojęte. Jeżeli ktoś samemu też jest mile zaskoczony z tego powodu, że ja dalej nad tym pracuję, że dalej to buduję i dalej tworzę to miasteczko, to jeżeli tak, to nie bądźcie ziemniaki, postawcie tego kartofla, to znaczy kciuka do góry i będzie git. Będzie dobrze. Lub też ewentualnie zasubskrybujcie mój kanał, żeby mnie w jakimś sposób, nawet najmniejszy, wspierać. Nawet jeżeli otworzycie jeden mój filmik na raptem miesiąc albo rzadziej, ale zawsze będę wiedział, że ktoś tam jednak jest. A na razie póki co to wszystko. Dziękuję wam. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.